Chciałabym, żebyście pochwalili się sukcesami na arenie międzynarodowej, to skoro ta współpraca tak dobrze funkcjonuje, na pewno jest coś, o czym chcielibyście opowiedzieć. Współpraca funkcjonuje, że tak powiem, falami, prawda? Wtedy, kiedy pojawi się partner zagraniczny, który chce z nami współpracować, który też widzi problem, to wtedy fajnie to działa. Na bazie takiej współpracy wiele lat temu właśnie został zatrzymany HOS i teraz znów udało nam się taką współpracę nawiązać z policją niemiecką pod patronatem Europolu i w zeszłym roku w maju wprowadziliśmy wspólne działania na terenie Polski i Niemiec. Tutaj kilka komend wojewódzkich pracowało przy wsparciu Komendy Głównej, no i naszego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. I razem z policją niemiecką udało nam się wtedy zatrzymać kilka osób. W Polsce zatrzymaliśmy telefonistów na terenie Warszawy. Na gorącym uczynku. Niemcy na swoim terenie równolegle zatrzymali chyba 18 lub 19 osób odbierających pieniądze lub będących gdzieś tam w strukturach. I co najważniejsze, udało nam się zapobiec przestępstwom, gdzie łączna kwota strat wynosiła ponad 3,5 miliona euro. To były tylko 2 tygodnie pracy tej grupy. Czyli skala problemu, o której się mówi w statystykach, czyli że straty przez oszustwa metodą na wnuczka czy na policjanta rocznie w Polsce wynoszą powiedzmy około 60-70 milionów złotych, to pewnie nie będzie wszystko. Ja myślę, że one są mocno niedoszacowane. Mhm. Bardzo mocno niedoszacowane, ponieważ te starsze osoby w momencie, kiedy zorientują się, że w jak prosty sposób dały się oszukać, nawet nie zgłaszają tych przestępstw. Im po prostu jest w pewnym momencie wstyd jest pójść na policję i powiedzieć, że w taki prosty sposób tak, że dali się oszukać, tak? Że przekazali no, całe oszczędności swojego życia, tak? Jakiejś osobie podającej się za policjanta, no. To też się czasami no, włos na głowie jeżdża. No. A bywa, że nie wierzą, że zostali oszukani, że przychodzicie, informujecie albo zatrzymujecie sprawcę, odzyskujecie pieniądze, a ta osoba cały czas nie wierzy, że została oszukana, bo historia, którą mi przedstawiono, była dla niej tak wiarygodna i tak przejmująca? Tak, dokładnie. No tutaj mogę podać taką historię prowadzonych przez nas działań kilka lat temu, kiedy otrzymaliśmy informację, że może dojść do takiego właśnie przestępstwa, takiego oszustwa. Osoba pokrzywdzona została do tego stopnia zmanipulowana, że z tą osobą, która miała odebrać te pieniądze, siedziała w banku przy okienku obok siebie i oni zwracali się do siebie babciu, wnuczku. A wierzyła, mówiła, że siedzi z wnuczkiem, a została jej przekazana historia, że to jest policjant, który przyszedł przejąć jakąś kwotę, tak? Tak, dokładnie tak, ale została w ten sposób zmanipulowana, że ci pracownicy banku właśnie, to oni próbują ją oszukać, no to żeby ci pracownicy banku nie sądzili, że tutaj jest jakaś właśnie prowadzona niby ta praca taka, ta operacyjna, no to dla niepoznaki, no właśnie, on się zwracał do niej babcią, ona do niego wnuczku. No i w momencie, kiedy już doszło do wypłaty tych pieniędzy i dokonaliśmy zatrzymania tego sprawcy, ta osoba pokrzywdzona nie wierzyła, że my jesteśmy prawdziwymi policjantami. Ona twierdziła, że prawdziwi policjanci to właśnie rozmawiają z nią przez telefon, a to my jesteśmy właśnie tymi oszustami, tak? I to my właśnie współpracujemy z tymi osobami z banku, tak? Czyli jesteście czasem atakowani, rozumiem, z tego powodu, że rozumiem, że oszukiwana osoba już nie wie, z kim tak naprawdę rozmawia, jest skołowana i w was widzi sprawców i to wy, rozumiem, przyjmujecie ciosy. Dokładnie tak. Tak to bardzo często wygląda. Później też się pojawiają zupełnie takie inne już natury problemy, kiedy już ta osoba wie, że została tak, została oszukana, zgłosiła złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, no i my przyjeżdżamy do niej, aby się dopytać o jakieś szczegóły, tak, coś poszerzyć w tą wiedzę, no to wtedy ona właśnie dzwoni na policję i przysyła do nas właśnie policjantów, tak, bo sądzi, że to my jesteśmy kolejny raz tymi samymi oszustami. Ale rozumiem, że macie w sobie współczucie i zrozumienie dla już potem tego rodzaju zachowań. Tak, tylko no to już jest trochę po czasie, tak. To już jest po czasie, kiedy oni już no, zostali, są czujni i wykazują się już taką, naprawdę, już taką pełną współpracą z policją. No.
prawdziwą. Z prawdziwą. Mhm. A jakie akcje wam najbardziej zapadły jeszcze w pamięć przy rozpracowywaniu tych wnuczkowych grup przestępczych? Jakieś spektakularne zatrzymania albo zabezpieczone mienie, które zrobiło na was wrażenie? Może jakieś reakcje zatrzymanych, których się nie spodziewaliście? Nie, no takich raczej, w takiej historii, żeby ktoś tam przez okno próbował uciekać, to raczej nie, ale no wielokrotnie zdarza się, że jednak odzyskujemy to mienie, no i to w całości, tak? No zdarzały się takie historie, że odzyskiwaliśmy kwoty rzędu 300, 400, 500 tysięcy złotych i do tego nawet około kilograma, tak, złota. Czyli tej biżuterii, którzy mieli pokrzywdzeni. A co najdziwniejszego seniorzy przekazali oszustom, wierząc, że współpracują z policją? Bo ja znam taką sprawę, w której seniorka, wierząc, że współpracuje z policją, która ma ochronić jej mieszkanie przed womywaczami, przekazała oczywiście pieniądze, biżuterię i przekazała obraz kossaka, którego miała w domu. I ona ten obraz spakowała i komuś to się podało za policjanta zabezpieczającego jej mienie, przekazała ten obraz. Ten obraz po kilku latach policji z Łodzi udało się odzyskać, bo nie mieli tego gdzie sprzedać, był zbyt charakterystyczny i po prostu też nie wiedzieli za bardzo, co z tym zrobić, bo pieniądze czy biżuterię mogli przekazać mocodawcom za granicę, a tutaj tak nie bardzo było, co z tym zrobić i to się udało policji znaleźć. A co jeszcze? Poza pieniędzmi i złotymi pierścionkami, co jeszcze seniorzy przekazują? Ja nie słyszałem osobiście, żeby jakieś taką nadzwyczaj wartościową, dziwną rzecz przekazali, bo to właśnie to, co pani powiedziała. To jest dla nich problem. Najłatwiej jest, wiadomo, gotówka, tak? No to prosta sprawa. A biżuteria też stanowi mniejsze lub większe dla nich jakieś tam wyzwanie, ponieważ no, trzeba znać kogoś, kto to kupi, tak? Ten z kolei kupujący, no też widzi, co on kupuje, tak? Bo niejednokrotnie no to są to pierścionki z brylantami, które też nam się raz udało odzyskać właśnie taki sam pojedynczy, tak, brylant przekazany. No te osoby starsze też przekazują złote monety, czy to będą dolary amerykańskie, czy to będą rosyjskie kopiejki, tak? No wszystko to, co się da błyskawicznie upłynnić, tak? Nawet godząc się na dużą stratę pieniędzy, tak? Bo dany pierścionek może normalnie u jubilera, czy w jakimś w sklepie kosztować 5000, a oni się godzą na to, żeby na przykład dostać za ten pierścionek 1000-1500 zł, tak? Ale on już jest sprzedany, tak? Oni mają żywą gotówką, którą mogą obracać. Sztrefki złote. Przede wszystkim, jeśli już mówimy o czymś innym, to takie złoto w czystej postaci. Bo to jest jakby łatwo, jest to jakaś inwestycja, jest to łatwe do sprzedaży. Coraz częściej, szczególnie zza zachodniej granicy, docierają do Polski krugerrandy, które same w sobie są drogie złote monety. No i generalnie im wyższa wartość przedmiotu, im mniejsza jego charakterystyka, taka i niepowtarzalność, tym lepiej. Tutaj wbrew pozorom takie właśnie dzieła sztuki czy rzeczy takie charakterystyczne, nietypowe, unikają tego. Tak samo jak unikają nietypowej waluty. Raczej ma być to euro, dolary amerykańskie, dolary kanadyjskie, no wiadomo, złotówki na terenie Polski. I coś, co będzie najprostsze i trudne. Oni mają świadomość tego, że kurier zatrzymany z czymś takim będzie natychmiast osobą podejrzaną w jakiś sposób. A pieniądze może mieć każdy. Są one, wiadomo, nikt nie zna numerów banknotów, nikt na nie zwraca uwagi. No to nie można tego przypisać. Nawet mając konkretną kwotę, zawsze można by podać to, że jest to akurat zbieg okoliczności, że gdzieś było oszustwo i ktoś ma podobną kwotę przy sobie. Mhm. A kto dzieli łupy? I jak są dzielone łupy? Załóżmy, że zostało wyłudzone od babci 100 tysięcy złotych, bo to ten. Kto dzieli łup? Co się z tym dzieje? No tutaj schemat jest już przygotowany, opracowany przez tych telefonistów na górze, tak? Zazwyczaj jest to taki podział, że 20% z odebranej kwoty zostaje do podziału dla
tej osoby, która fizycznie dokonała odbioru. Czyli najbardziej narażonej na zatrzymanie. Tej najbardziej narażonej na zatrzymanie. No i dla tego logistyka, który pośredniczy w tym wszystkim i to, który werbuje tą osobę, która fizycznie dokonuje odbioru, tak? To jest umowna kwota 20%. No ale jak życie pokazuje i inne sprawy, które prowadziliśmy, no z tym podziałem to już w tym finalnie bywa różnie. Bywa różnie, każdy chce zarobić jak najwięcej i tak naprawdę ten, który poszedł, dokonał tego odbioru, dostaje bardzo często pieniądze rzędu 500-1000 zł, tak? Skąd oni biorą tych ludzi, skoro oni nie są, zazwyczaj nie są, z tego co zrozumiałam, członkami tych rodzin, tych klanów, które się tym zajmują na górze, to skąd się bierze ten odbierak czy kurier? Skąd się bierze ten najniżej w hierarchii członek zorganizowanej grupy przestępczej lub nawet nie członek, tylko sługa tej grupy? Są to osoby często lekko przypadkowe, nazwijmy to. Czyli powiedzmy, idąc w dół tą pajęczyną, docieramy do kogoś, kto powiedzmy na danej, to niekoniecznie będzie Warszawa, ale powiedzmy w danej ulicy, w danym środowisku jest tam jakimś drobnym rzezimieszkiem, przestępcą takiej niskiego lotów, prawda? Albo po prostu ktoś kogoś zna i zostaje mu złożona oferta, słuchaj, zorganizuj ze 2-3 osoby, które pojadą i coś odbiorą. Ty masz z tego tyle, oddasz temu komuś z tego tyle. Ale zdarza się, że nie wiedzą, z czym dokładnie mogą być powiązani? Bardzo często w przypadku pierwszych takich wyjazdów nie wiedzą. Często jest tak, słuchaj, masz tutaj tysiaka, pojedziesz, odbierzesz coś w jednym miejscu. A co? A nieważne, nie interesuj się. Masz tysiaka, jedź, odbierz. No i taki ktoś jedzie. Wiadomo, że on robi to raz i jak już dostaje telefon i słyszy, co się dzieje, prawda, i ktoś go tam kieruje, prowadzi, to on się orientuje, że z czym ma do czynienia, ale często przy pierwszych tego typu sytuacjach on tak naprawdę nie wie do końca, na co się pisze. Potem z reguły jest to łatwy pieniądz, więc ci ludzie zostają w tej grupie i dokonują tych odbiorów kilkukrotnie aż do pierwszej wpadki. Mhm. Bardzo często są to niestety nieletni. Oni w Warszawie są często werbowani pod galeriami handlowymi, w takich miejscach, gdzie nieletni się często spotykają, są to nastolatkowie. Na zasadzie chcesz zarobić tysiąca, dokładnie tak? Dokładnie tak. Zdarza się również coraz częściej, że są to osoby, które są zatrudniane poprzez portale oferujące pracę, zatrudnienie, jako kurierzy. Ci ludzie też myślą, że pracują jako kurierzy i jadą jako kurier w konkretny adres i masz odebrać przesyłkę od takiej i takiej osoby i przejawia się tu i tu. I taka osoba dokonuje kilkukrotnie takich odbiorów, nawet nie wiedząc, co robi. To tak, znam nawet jedną taką sprawę z tym, że ja nigdy nie mogłam uwierzyć w to, że taka osoba nie wie, że robi coś nielegalnego, no bo wiecie, jednak jakaś praca wiąże się z umową, z czymkolwiek, a tutaj zwykle jest to, tak brzydko powiem, na gębę. Tak, ci ludzie w jakimś tam większym procencie oni się orientują i sami się do nas zgłaszają. Że zostali zatrudnieni, że podjęli taką pracę i że coś się nie pasowało, zajrzeli raz, drugi do koperty, co tam jest, jakby to nie było zapieczętowane, jak powinno być. Była sytuacja, taki kurier przywiózł coś takiego do jednej jednostki policji w Polsce i też sam oświadczył, że co miało miejsce. Tak jak pani mówi, w pewnym momencie oni się też orientują, ponieważ jest to łatwy pieniądz, zostają w tym. Natomiast nie są to ludzie powiązani i ci ludzie nawet w przypadku zatrzymania niewiele są nam w stanie powiedzieć. Bo nie znają tego człowieka, który do nich podszedł i dał im zarobić. Albo nawet nie znają, bo go też... Ale no wiedzą, że jest... Może wygląda tak, jak wy dzisiaj. Tak, jest człowiek, który mówi, jest taki gość od nas z ulicy, on tam... Wiemy, że tam coś tam zawsze miał jakieś szemrane interesy, dał zarobić, no to pojechałem. Na tej zasadzie. Wskazują go palcem, są w stanie go rozpoznać, jakby nic więcej nie wiedzą. Ewentualnie dostałem do ręki telefon, ktoś do mnie zadzwonił, kazał mi jechać tu i tu. Pojechałem, starsza pani dała mi kopertę, zawiozłem tam, gdzie miałem zawieźć. Ktoś mi odliczył z tego, tam dał mi z tego za to 1000 zł i to jest cało. On tyle wie. Mhm. I jest to prawda, on tyle z reguły wie. Często jest tak, że ci ludzie potem ewoluują w tych grupach. Długo, długo pracują, długo jeżdżą, zostają jakby, zdobywają zaufanie, więc zostają po prostu, słuchaj, fajnie dla nas pracowałeś, to weź znajdź sobie ze 4, co będzie pracowało dla ciebie. Już nie będziesz musiał jeździć, ty już będziesz tylko pieniądze liczył. Ale zakładają swoje grupy przestępcze ci, bo to rozumiem, że ci werbowani, ci z samego dołu, tak, to są Polacy, tak? Tak, ci z samego dołu, znaczy nie zawsze, ale to zależy też od jaka rodzina pracuje, ale z reguły są to już Polacy. No bo wiadomo, Chodzi mi o to, czy oni też próbują zakładać swoje odrębne od tej góry grupy przestępcze, które by mogły, no bo powiedzmy, że załapał proceder, wie mniej więcej,
mniej więcej, jak to działa i czy próbują na własną rękę kręcić ten biznes, licząc na dużo większe zyski. Słyszałem o tym gdzieś tam w kuchni policyjnej, że zdarzały się takie próby, że takie właśnie, że Polacy próbowali dokonywać tych oszustw, to się nie udawało. Nie mają takiej gadki? Ja myślę, że to może z tego wynikać, że nie potrafili poprowadzić takiego oszustwa. Tam jakieś takie próby były. Natomiast na pewno te osoby z samego dołu, kiedy potrzebują pieniądze, starają się w strukturę grupy awansować. Do tego poziomu właśnie takiego werbownika, logistyka, tak żeby tam już nie jeździć na odbiory, tylko właśnie organizować to. I często taki jeden odbierak po 2-3 latach ma pod sobą kilkunastu młodszych od siebie, albo nawet gdzieś tam równolatków swoich kolegów, którzy tak naprawdę pracują dla niego. Czyli to się cały czas stale rozrasta. Tak, jest to pajęczyna, która się non-stop rozrasta i mimo tego, że na każdym poziomie pracy policyjnej staramy się tutaj ucinać te głowy, bo komisariaty, komendy rejonowe, komendy miejskie, powiatowe na bieżąco zatrzymują, rozpracowują te grupy jakby od samego dołu, to wciąż na ich miejsce wchodzą nowe osoby. Komendy wojewódzkie, komenda główna, my jako Centralne Biuro Śledcze Policji również staramy się z drugiej strony gdzieś tam docierać do osób organizujących ten proceder i mimo tego non-stop wchodzą na ich miejsce nowe osoby. Są to bardzo łatwe pieniądze, duże pieniądze i wbrew pozorom ryzyko też nie jest duże. Zagrożenie karą w przypadku zwykłego oszustwa jest to chyba do 8 lat pozbawienia wolności, to nie jest dużo. Gdzie w przypadku jakiegokolwiek przestępstwa, gdzie dochodzi do użycia przemocy, ta kara diametralnie rośnie. Do tego przed sądem tak zwanej pierwszej instancji, kiedy taka osoba jest niekarana i też pojawia się tylko z zarzutem oszustwa, bo to, żeby postawić jej zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymaga dużo więcej pracy. No, trzeba udowodnić, trzeba że w tych strukturach miała jakieś miejsce. Trzeba te struktury wykazać, udowodnić, więc zanim do tego dotrzemy, to też sąd potraktuje takiego człowieka dużo łagodniej niż sprawcę rozboju, gdzie skala strat może być dużo, dużo niższa w przypadku tego rozboju niż w przypadku takiego oszustwa. Natomiast mówię, wciąż zderzamy się właśnie z tym, że bardzo trudno nam jest wykazać udział w grupie. Prokuratury, sądy też oczekują od nas konkretnego materiału, który jest nam trudno zebrać. On to wymaga czasu i dużych nakładów pracy i środków tutaj. Tutaj rozbijamy się znowuż o braki kadrowe i o to, że no, tej przestępczości pozawnuszkowej jest bardzo dużo w Polsce i nie tylko, więc... Więc jakby mówię, ci ludzie nie przestaną to robić i na ich miejsce będą wchodzić, pojawiały się kolejne nowe osoby, a ktoś, kto będzie chciał po te pieniądze pojechać, zawsze pojedzie. Te odbieraki przez nas zatrzymywane niejednokrotnie w pewien sposób wyrażały taką skruchę, kiedy dawaliśmy im za przykład, a gdyby to była twoja babcia, to przecież nie on nigdy. No jak to? To w ogóle... naganne, to w ogóle, on tutaj już u nas po zatrzymaniu był taki, prawda, że to w ogóle on to, natomiast bez skrupułów pozbawił oszczędności życia kilkanaście, często kilkadziesiąt osób wcześniej. Mm-hmm. A ci sprawcy, którzy dzwonią, bo tu mówicie, że tutaj powiedzmy jest skrucha, że no własnej babci bym tego nie zrobił, jest mi przykro, tak mówi odbierak. A ci z samej góry, jakaś skrucha, jakieś... poczucie winy, co obserwujecie? To jest bardzo ciekawe, dlatego że tutaj powiedzmy sobie, mogę podać przykład jednej z takich osób, którą udało nam się skutecznie zatrzymać, postawić zarzuty i no lada moment będzie skazana. Natomiast ten człowiek w rozmowach z nami już na etapie, kiedy wiedział, że zostało to mu to udowodnione, twierdził, że to jest naganne i że on już wielokrotnie chciał się wycofać. Natomiast no wiele lat to robił. Mało tego. Mówił nawet, że jego najbliższa rodzina się tym zajmuje, tak? On nie negował tego. Ale mówi, no co ja mogę zrobić, no? To jest niedobre? To jest złe? To co my robimy? Ale Mercedesem lubię jeździć. Mhm. I moja najbliższa rodzina to robi. On to tłumaczył, że on próbuje cały czas... powiedzieć im, że nie róbcie tego, bo to jest złe, tak? To jest niedobre. No ale co z tego, jak robią, no i... Kierując tą grupą. Jednocześnie kierując tą grupą, no, tak? Była to osoba, która kierowała tą grupą. Ale mu się na koncie zgadzało, tak? Czy tam w szufladzie. W banku ziemnym. Zakopane w ogródku. Czy w marynarce. No, też takie historie się w banku zdarzają. W kwiatkach.
A właśnie, w jakich miejscach znajdowaliście pieniądze? Bo właśnie słyszałam i o Banku Ziemnym słynnym, słyszałam też, że po prostu pieniądze leżą w mieszkaniu poukładane w kubki, jakby jak poskładane pranie. Powiem tak, wolałbym do końca to pytanie nie odpowiadać, bo my wiemy, gdzie te pieniądze są w tych mieszkaniach, bo już się tego nauczyliśmy. I nasi przeciwnicy też wiedzą, że my coś wiemy. Mhm. I chyba lepiej, żeby nie wiedzieli do końca. Ile wiecie. Tak, ile wiemy. Tak, na pewno pieniądze trzymane są często w miejscach zamieszkania, ewentualnie u osób zaufanych. Są to często osoby bliskie, ewentualnie osoby gdzieś tam zaufane. Jest to dla mnie też fenomenalne, że pozornie obcej osobie przekazują bardzo duże kwoty pieniędzy na przechowanie. Banki ziemne pewnie też funkcjonują. Konta bankowe chyba to jest ostateczność. I raczej służą do przepływu gotówki niż do tego, żeby ją tam trzymać. Na pewno to, co od czego zaczęliśmy rozmowę, czyli inwestycje w różnego rodzaju nieruchomości i ruchomości, bo zegarki najwyższych marek o najwyższych kwotach, ja w życiu nie sądziłem, że zegarek może tyle kosztować. Natomiast tutaj zegarki, za które mógłbym kupić swoje mieszkanie, to jest standard. Tych zegarków jest po kilkanaście, oni się nimi chwalą, obnoszą, ale jest to również inwestycja. Mhm.